Dzień dobry, wieczór. Dzisiaj asfaltowanie. Wyruszyłem już jakieś... no, prawie 2 godzinki temu. Calutki dzień będę miał asfalty i szutry, ewentualnie po polach i łąkach. W miasteczkach się nie będę zatrzymywał, bo jakieś kapliczka w jakiejś małej miejscowości nie jest dla mnie interesującą atrakcją. Mimo wszystko chcę po prostu przepłyć przez to, więc nagrywek dzisiaj raczej dużo nie będzie. Plan jest taki, żeby dotrzeć minimum do... w sumie to jest plan na wypadek, jakby coś nie wypaliło. Do Głuchołazów. I... Boże, boję się to powiedzieć na głos. Ale gdzieś tam jest plan, żeby startować do Biskupiej Kopy. Na zasadzie do schroniska tam. To jest 60 km. Większość po równym, tak jak mówię, po asfaltach, ale nogi już dostały w tyłek, więc to może być ciężki orzek do zryja. Dobry! Ale jakby się udało, zakładam, że najpewniej, najwcześniej byłbym tam gdzieś w okolicach 8-9. Jakby się udało, to 4 godziny kimy, gdzieś tak do 3. Pobudka nad ranem, pobudka o 3, zebranie się przed 4 wejście i wtedy jestem w stanie próbować dojść do Prudnika do godziny 10.55. Czemu 10.55? Bo to jest ostatni w miarę rozsądny kurs kolejowy, który mogę zrobić tak, żeby wrócić do domu jeszcze w piątek. A więc... Może się okazać, że w pół drogi powiem stop. Tam w tych Głuchołazach nie pójdę dalej. Wszystko zależy od tego, jakie będę miał tempo, jak mi się będzie szło i jak będą nogi. Tak czy inaczej. No ambitnie, ambitnie, no nie powiem, że nie. Nic, prawdopodobnie słyszymy się w Głuchołazach. A jak nie, no to pewnie na schronisku pod Biskupią Kopą. Ale wesoło. Właśnie spotkałem swojego widza. Pewnie nie subskrybenta, ale gość szedł w drugą stronę i zaczął oglądać kanał. Nazwał mnie w ogóle youtuberem. To pierwszy raz w życiu ktoś tak do mnie powiedział. Czy tak poważnie. I pogadaliśmy chwilkę. No i się rozstaliśmy. I ja idę dalej. Pan idzie do Złotego Stoku. Ciekawe uczucie. Naprawdę, nie spodziewałem się takiego spotkania. Pozdrawiam bardzo. No i co? No i... Fajnie, fajnie. No lecę dalej po prostu. To od razu jakoś tak parę dostałem w nogach. Idę przez Głuchołazy. Zdecydowałem się, że lecę jednak na Biskupią Kopę. Więc jestem w biegu. Na tyle w biegu, że musiałem sobie odpuścić i piwko, i cudownie pachnącego kepsika. Takie poświęcenia robię. Kto to widział? A pierwszy legitny keps na mojej drodze. I musiałem przejść, powiedzmy, że obojętnie. No nic, lecę dalej. Zostało przede mną 14 km, tylko że po górach. Tutaj jeszcze spoko, ale pod samą Biskupią Kopą. O, tam gdzie Strymacka. Może będę przed 8. Chwila przerwy przed ostatecznym podejściem, bo stopy już mi nie dają rady. To jest prawie 60 km. Dokładnie 58. Zostały mi 3 do schroniska. Jest w pół do 7. I gdzieś w okolicach godziny 20, godziny 30 mam do schroniska, czyli w sam raz na 8. Byłoby spoko, jakbym przyszedł przed 8, to jest szansa, że jeszcze będzie bar otwarty i sobie w stanie coś kupić do szamnięcia. Nie mówię, że jakiś konkretny obiad, ale cokolwiek, no nie?
miałem okazję jeździć w zasadzie przez cały dzień, tylko tam rogalika raz i coś tam, bo cały czas szedłem. Także wietrze nogi. Zaraz się zbieram i lecę, atakuję ostatni szczyt. Mam nadzieję, że jutro będę w stanie w miarę rozsądnie chodzić. Na górze się tylko zamelduję, że dotarłem, a tak ogólnie to wystartować mam zamiar z samego rana. Tam gdzieś przed czwartą wyjść. No i na spokojnie dotrzeć do Prudnika, tak żeby zdążyć na pociąg. Także nic, do usłyszenia potem. Dotarłem. 60 pykła. To był dobry dzień, teraz tylko się ogarnąć. I można jutro cisnąć dalej. Na razie, pa, pa.